No, że mój masz. Mój ma. Nie do mnie próbowany, ale ja jeszcze mam. Rozumiem, że w niebieskiej karcie jest zawarte takie kryterium przemocy, jak przemoc emocjonalna wszystko wobec dziecka. Będę pana pytała o każdą formę przemocy, czy występuje, pan mi albo potwierdzi, albo zaprzeczy. Dobrze. Ja wyjdę, tutaj rozmowa jest. Osoba, która jest dotknięta przemocą w rodzinie, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, to kto? Imiona rodziców pana, miejsce zamieszkania, kod pocztowy, numer telefonu do pana i aktualne miejsce pobytu jest takie samo jak miejsce zamieszkania, jak ten adres, tak, który pan wskazał, tak? A osoba, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie, to kto? Aneta Gra. Zamieszkała, kod pocztowy 96100. Mhm. Z kierunicy. Tak. Ulica? Numer telefonu pan pamięta? Stosunek pokrewieństwa jest jaki? Jesteście państwo małżeństwem? Nie jesteśmy małżeństwem, my mamy dziecko z wolnego związku. Można nazwać to pan trybunatem, tak? Tak. I teraz mam takie pytanie właśnie o to, co pan wcześniej pytał. Czy osoba, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie, zachowywała się w następujący sposób? I tu będę wymieniała formy przemocy i proszę o wyrażenie, czyli tak, nie. Czy tak miało miejsce, czy nie, wobec dzieci, wobec dorosłych, bo to też będzie miało znaczenie. Przemoc fizyczna, w tym popychanie wobec dorosłych, wobec dziecka, uderzanie. Kogo? Czy dziecka, czy... Mamy tutaj najpierw dorosłych, później będę pytała o dziecko. Była sytuacja, która została zgłoszona na komendę. Czy uderzanie wobec dzieci miało miejsce? Wykręcanie rąk wobec pana, wobec dziecka. Duszenie wobec pana, wobec dziecka. Kopanie wobec pana, dziecko. Spoliczkowanie wobec dziecka. Czy inne były formy przemocy fizycznej, o której ja tutaj nie wymieniłam? Nie potrafiłem ją powstrzymać, bo to było jakimś... afekcie dziwnym, emocjonalnym. Wobec dziecka uszkodzenie ciała, w tym zasinienia były, zadrapania wobec dziecka, krwawienia, oparzenia. Czy były jakieś inne oznaki, ślady? Czy była przemoc psychiczna stosowana? I teraz mamy tak, izolacja wobec pana. Wobec dziecka wyzwiska. Wobec dziecka ośmieszanie. Dzień dobry, można? Wobec dziecka. Może być. Proszę. Kontrolowanie. Wobec dziecka ograniczenie kontaktów. Z dzieckiem? Też. Czy w momencie, kiedy to się dzieje permanentnie, do dziś, to uznajemy to do niebieskiej karty, prawda? Ograniczanie kontaktów, tak. Ale wobec dziecka? Bo to działa w dwie strony. Wtedy wobec pana, tak. Krytykowanie. Wobec dziecka? Poniżanie. Demoralizacja. Ciągłe niepokojenie. Czy są jakieś inne? Przemoc jakaś inna psychiczna, której nie wymienię. Czy wobec dziecka też ten szantaż był? Teraz mamy przemoc seksualną. Czy było zmuszanie do obcowania płciowego? Inne zachowania. Na przykład niszczenie, uszkodzenie mienia wobec pana. Zabór bądź przywłaszczanie mienia. Groźby karalne bądź znieważanie. Zmuszanie do picia alkoholu, do zażywania środków odurzających lub substancji psychoaktywnych. No lub inne działające na szkodę najbliższych. Od jak dawna mają miejsce takie zachowania, o których pan... Teraz proszę mi podać, bo tu mam takie miejsce, opis miejsca zdarzenia. Na przykład jakieś szkody, zniszczone sprzęty, no trudno to... Bo niebieska karta może być również zakładana w miejscu, gdzie doszło w tym momencie do aktu przemocy, tak? Mhm. Jest właśnie takie miejsce do wypełnienia. Świadkowie, czy byli świadkowie
tych zdarzeń. Teraz będę miała takie pytania. Czy osoba, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie, czyli tutaj mówimy o pani Anecie, była już kiedykolwiek karana za przestępstwo z użyciem przemocy lub groźby jej użycia? Czy w stosunku do osoby, której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie, sąd zastosował dozór kuratora sądowego? Jeszcze nie. Czy osoba, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie, nadużywa alkoholu? No ale w takich sytuacjach no, zdarzało się, czy to było jakieś upojenie alkoholowe? Czy osoba, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie, nadużywa środków odurzających, substancji psychotropowych lub leków? Czy osoba, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie, była leczona psychiatrycznie? Nie ustalono. Czy w związku ze stosowaniem przemocy w rodzinie były podejmowane następujące działania? Powiadomienie, interwencje policji? Tak, oczywiście. Były. Czy było zastosowane zatrzymanie, dozór policji, wydanie zakazu kontaktowania się z określonymi osobami, wydanie zakazu zbliżania się do określonych osób, wydanie postanowienia o obowiązku opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym, tymczasowe aresztowanie, wszczęcie postępowania karnego lub innego postępowania sądowego, tak. Na przykład rozwodowego, rodzinnego. Ograniczenie władzy rodzicielskiej. Tak, to jest z wniosku mojego. Teraz obecnie. Czy było poddanie wykonywania władzy rodzicielskiej stałemu nadzorowi kuratora sądowego? Obecnie jeszcze nie. Nie. Czy odebranie dziecka w razie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia w związku z przemocą? Zobowiązanie się do poddania leczeniu odwykowemu? Leczenie innych uzależnień? Zobowiązanie do uczestnictwa w programach oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych, udzielono pomocy medycznej. Teraz zapytam o działania podjęte przez policję. Czy było pouczenie? Mówię teraz tak wobec pana. Każda interwencja policji kończy się tym, że jestem nie dopuszczany w ogóle do rozmowy. Nie uczestniczę w rozmowie policji, więc nie wiem, jaki ma przebieg. Pouczenie przez policję. Tak albo nie, mam dwie opcje. To proszę zapisać, że tak, bo to jest w obowiązku policji. Środki przymusu bezpośredniego zostały zastosowane przez policję. Badanie na zawartość alkoholu w organizmie. Izba wytrzeźwień. Policyjne pomieszczenia dla osób zatrzymanych do wytrzeźwienia. Policyjne pomieszczenia dla osób zatrzymanych. Policyjna izba dziecka. A czy te, które wymieniłam w tej chwili działania, były podjęte wobec pani Anety? Środki przymusu bezpośredniego. Badanie na zawartość alkoholu. Izba wytrzeźwień. Policyjne pomieszczenia dla osób zatrzymanych do wytrzeźwienia. Bądź policyjne pomieszczenie dla osób zatrzymanych, bądź policyjna izba dziecka. Teraz mamy tak, dane dotyczące rodziny, czyli inne osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie. Czyli mamy córkę, tak? Tak. Córka ma na imię? Leonia. Leonia. I przebywa pod opieką matki, tak? Tak. No i teraz informacje dotyczące stanu zdrowia osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie. Czyli mówimy tutaj w tej chwili o panu i o córce, tak? Ospały, apatyczny, lękliwy, płaczliwy, porozumiewanie się. No chętnie pan nawiązuje kontakt. Raczej pan nie jest małomówny. Nie krzyczy pan, nie odmawia pan odpowiedzi na zadawane pytania. Wypowiada się pan logicznie. Sądzę, że tak. No właśnie. No i teraz tak, rodzaje uszkodzeń, które miały miejsce. Skaleczenia, otarcia na skórkę, ślady oparzenia, ślady nakłucia, siniaki, zdrygnięcia, ślady ogryzienia, bawienia, złamania kości. Inne objawy podejrzewania z przemocy w rodzinie, ale takie na zasadzie zaniedbań. Czyli na przykład może być strój brudny, wybiór nieadekwatny do pory roku, czy coś takiego miało miejsce. Odwodnienie, niekorzystanie z pomocy lekarza mimo przewlekłej choroby, niestosowanie się do wcześniejszych zaleceń lekarskich, waga bądź wzrost nieadekwatny do wieku, zniszczenie organizmu. Tak jak już tutaj kolega wspomniał, jesteśmy w obowiązku poinformować, że może pan wykonać obdukcję. Wystarczy zgłoszenie do lekarza. Tak, ja znam procedurę. Czyli został pan poinformowany. To i znana panu jest ta procedura. Tak. Czy wydano w ogóle panu zaświadczenie? Po
powinno być to zabezpieczone jako materiał dowodowy. Czy wydano panu jakieś skierowanie na badanie? Zwolnienie lekarskie? No i teraz podjęte działania interwencyjne. Czyli to są działania zmierzające do zapewnienia bezpieczeństwa osobie, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą. Czyli mówimy znowu o panu i o córce. Czy było powiadomienie policji? Tak. Czy była udzielona pomoc medyczna? Czy była udzielona pomoc socjalna? Teraz działania zmierzające do zapewnienia bezpieczeństwa osobie, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, poprzez zapewnienie jej miejsca w placówce całodobowej. Czy coś takiego miało miejsce? Tak w zasadzie, z grubsza, to już zakończyłam, że tak powiem, zbieranie informacji odnośnie niebieskiej karty. Rozumiem, że w ogóle wszystkie interwencje, wszystkie sytuacje, które miały miejsce, zostały zgłoszone na policję, tak? Każda sytuacja, kiedy matka łamie moje prawa do wykonywania władzy rodzicielskiej i kontaktu przede wszystkim z dzieckiem, jest zgłaszana jako bezprawne działanie matki. Ponieważ kontaktu nie mam z dzieckiem, albo jest to kontakt trwający 20-30 minut w asyście osób, gdzie ja nie mam ograniczonych władzy. Nie ma na razie żadnego ograniczenia władzy rodzicielskiej panu. Nie ma, a jest sprawa, albo toczy się, albo był taki wniosek o widzenia. Nie zabezpieczałem kontaktów z tego względu, że jest to jakiś absurd, żebym ja ograniczał sam siebie. Ponieważ ja jestem rodzicem, który jest stale, a nie na przykład wyznaczone dni przez sąd. Często pan się widuje z córką? Chciałbym się widzieć kilka razy w tygodniu. Nie mam możliwości w ogóle widzenia się z dzieckiem. Dlaczego? Dzisiaj dopiero. Z tego względu, że matka mi to uniemożliwia po to, żeby zlikwidować jakiekolwiek więzi moje z dzieckiem. A gdyby matka udostępniła, nie stwarzałaby żadnych jakichś problemów, czy byłby pan w stanie przyjeżdżać nawet te kilka razy w tygodniu i bywać się z dzieckiem? Byłbym oczywiście. Mieszkam dosyć daleko, natomiast przeprowadziłbym się bliżej. To oczywiście logistycznie jest to wykonalne, to nie byłoby z tym problemu. Natomiast teraz nie ma sensu, ponieważ nic to nie wniesie, jeżeli nawet mieszkałbym w Skierniewicach.